kosza Redeco. www.redeco.pl. Młoda zawodniczka po walce o ligowe punkty pozostaje w Warszawie. Ze stolicy uda się za naszą południową granicę, by wziąć udział w indywidualnych startach. Koszulkę AZS-u Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław zamieni na tę z orłem na piersi. Będzie reprezentować Polskę w juniorskim turnieju Pro Tour. Wcześniej jednak będzie brała udział w eliminacjach do Igrzysk Młodzieżowych. To bardzo ważna impreza, która młodych sportowców w pewnym sensie przygotowuje do Igrzysk Olimpijskich. Bajor jest jedyną tenisistką z Polski, która będzie miała okazję zaprezentować swoje możliwości w Hodoninie. Zawodniczki z różnych zakątków kontynentu powalczą o 3 miejsca, które dadzą przepustkę do Igrzysk Młodzieżowych. Te odbędą się w sierpniu w Chinach. Bajor była bliska walczenia kwalifikacji już wcześniej na turnieju w Portugalii, jednak w jednym z pojedynków nie utrzymała dobrej dyspozycji przez całą grę i przegrała, tracąc możliwość awansu. Zawody w Czechach są kolejną, ale nie ostatnią szansą kwalifikacji. Po nich planowane są jeszcze 2 inne turnieje eliminacyjne. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl